Hej, 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 siemano wszystkim, Liska z tej strony, Hadry jest tam z bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Game Detect Tycoon i właśnie z Bankiet64 zbankrutowało, a my stworzymy, zróbmy badania, pastapo, nie wiem co to jest, stwórzmy, dobra, zróbmy tak, zróbmy sportówkę, zaraz stworzymy kolejną grę, już chyba nawet wiem jaką. Spróbujemy oczywiście. Ja bym się z chęcią już przeniósł do lepszego biura, tak? Ale no niestety nie idzie nam za dobrze. Udało ci się opracować. Czy ja mogę w badaniach, załóżmy jeszcze sci-fi, okej, sci-fi to może nam pomóc bardzo, ponieważ sci-fi to jest science fiction i gry akcji mogą na tym naprawdę, dużo zyskać. Więc my się na tym skupimy. Zaraz zrobimy właśnie science fiction gierkę. Udało się, dobra, stwórz nową grę. Wybieramy science fiction, wszyscy, wybieramy gatunek akcji, platformę, wybierzmy to. Tak, stwórz, ok, i to będzie Matrix, zrobimy Matrixa. Pewnie bluzgacie już na mnie, myślicie w głowie, Boże, co za debil wymyślał takie nazwy. Ale tak jak mówiłem, ludziska, ja mam z tego po prostu beczkę, tak? No ja gram dla przyjemności. No i dla was też oczywiście. Znaczy i tak bym grał sam, więc i to, że nagrywam, to też jest po prostu taki dodatek. Dobra. Dialogi, sztuczna, okej. Projektowanie poziomu bardziej możemy się skupić na tym. Na pewno musimy nad badaniami posiedzieć trochę i troszeczkę właśnie tych punktów zdobyć. Projektowanie świata jest na bardzo niskim poziomie, jak będzie. Dźwięk, grafika, okej, myślę, że na takim stopniu możemy dać sobie radę, okej. Aha, to już kończy się i dużo błędów, mamy strasznie dużo błędów. Może uda nam się wtedy właśnie jeszcze jakieś designy i technologie tutaj dodać, tak? Okej, błędy się naprawiają, może jeszcze jeden design, tak, design i technologia, może jeszcze jedna, co? Jeszcze jeden design, okej, no może jeszcze chwileczkę poczekamy, jeszcze jeden błąd wyskoczył, naprawiamy go od razu i zobaczymy, no jeszcze błędy są jakieś. Dobrze, więc lepiej poczekać chwilę, jak widzicie jest ciągle jakiś błąd, zobaczymy czy zakończy to. Poczekajmy jeszcze może miesiąc. Propozycja, mamy zaszyfrowaną wiadomość. Odszyfruj. Mam dla ciebie wyjątkową ofertę. Nasi agenci pożyczyli wyniki pewnych badań, które mogą cię zainteresować. I to jest właśnie fajny element w tej grze, że czasami są takie eventy, które mogą nam przysporzyć czegoś dobrego lub coś złego. My nie mamy dużo pieniędzy, ale możemy zaryzykować. Zaryzykujmy, przelejmy. Interesy z tofą to czysta przyjemność. Udało ci się zbadać nowy element średniowiecze. Tak, czyli to nam się akurat opłaciło mniej więcej. Pod RPG się nam opłaciło. Ale tak jak mówię, czasami mogą nas też zrobić po prostu w chuja. Za przeproszeniem oczywiście. Badania. Musimy zbadać coś lepszego na pewno. Na przykład grafikę. Zbadajmy grafikę, żeby po prostu już lecieć na coraz lepszych tych poziomach. Matrix, widzę, że dosyć wysokie oceny, że przy tej dziesiątka się pojawia parę razy, ale to kolejny średniaczek jest. To jest kolejny średniaczek, zaraz oczywiście zrobimy badania, znaczy nie badania, tylko wiecie o co chodzi. Bardzo przyjemna, okej. Ona się zacznie sprzedawać, my oczywiście zaraz zarobimy trochę na tym. 42 tysiące. Nie kierowałem tego do nikogo, z tego co wiem. Tak, nowy temat, w ogóle zróbmy rytm, muzyka. Bardzo słabe tematy nam się trafiają niestety, bo te, które by nam pomogły naprawdę się wybić, to wszystkie lecą się. Pewnie są gdzieś tam na dole schowane. Na szczęście mamy średniowiecze i to jest dobre. To jest dobre, że mamy to średniowiecze. W ogóle stwórz własny silnik. Większa ta... bo my większej satysfakcji tu nie mieliśmy, okej. Więc stwórzmy własny silnik. No będziemy musieli brać pożyczkę z banku. To wiem, że musimy wziąć pożyczkę z banku prawdopodobnie. Chociaż może jeszcze coś się wyjdzie z tej sprzedaży. Dzięki Matrix firma, dobra, 50 tysięcy egzemplarzy sprzedaliśmy. Okej, to całkiem dobry wynik. Widzę, że tutaj 2 miesiące jesteśmy w stanie poczekać, myślę.
na wyjście tej gry i stworzymy, chociaż nawet ten silnik będziemy tworzyli pewnie przez jeszcze kolejny miesiąc, więc easy. Więc damy na spokojnie radę. Gra Matrix została wycofana ze sprzedaży, ok, na spokojnie wszystko. Brakujące punkty już chwileczka i już mamy. Okej, mamy nowy silnik. Poczekamy na wydanie tej otóż naszej gry właśnie. Znaczy nie gry, tylko wiecie, tej konsolki, ona jakoś teraz powinna wyjść dokładnie tak. I od razu weźmy, stwórz nową grę. Wybierz platformę. Vena Oise, tak? To trochę jak taki Pegasus wygląda. Okej, za 100 tysięcy. Dobra, okej, to jest trochę dużo. Oczywiście pójdźmy w sztuki walki, tak? Sztuki walki spróbujmy dla dorosłych, tak? To będzie smarki Faust dorośli i wybierzemy silnik oczywiście. 90 tysięcy nie stać nas na to, serio. Znajdź zlecenie, musimy na tych zleceniach trochę popróbować się dorobić. No słabiutko, bo myślę, że ta gra mogłaby nam odnieść jakiś sukces. 15 tysięcy przelano na nasze konto. Nie wiem, czy chcę ryzykować aż tak bardzo z tym, może zaryzykujemy. Zaryzykujmy, może się nam uda. Jeśli z tym się nam uda, no to z tym drugim również powinno nam się na spokojnie udać, tak? Chociaż, no chyba, że na farcie to zrobimy, no. Na to wygląda, że będzie na typowym farcie, dokładnie tak. Stwórz raport o grze. Stwórzmy raport o grze przy okazji, bo ja o tym zapomniałem totalnie i musimy właśnie mieć jakiś raporcik. Mogłem stworzyć kolejną grę na jakimś w sumie wiecie, szukam tego słowa, Boże. No nie mogę. Nie mogę po prostu wpaść na pomysł, tak? Szpital, okej, weźmy gatunek, zróbmy znów strategię, tylko symulację. Symulacja, platforma. To jest idealne dla młodzieży, tak? Ale nie wiem, jak to wyjdzie. Kurczę, no musimy wpaść na to, żeby po prostu dostać. Dobra, na peceta, ponieważ nie mamy wielu pieniędzy. I zróbmy to dla wszystkich i to będzie hospital. Hospital to będzie. Tworzymy na wysokim poziomie. Oczywiście teraz pieniądze są nieważne. Musimy mieć jakiś wkład na pierwsze. Po prostu pierwsze, wiecie, na pierwsze pierwszą wpłatę, powiedzmy, na taką zaliczkę. Nie możemy mieć minus 50 tysięcy, no ale tu będziemy mieli niestety. Projektowanie, sztuczna inteligencja trochę mniej. Myślę, że tym samym również damy radę jakoś dzięki temu tej grze jakoś tam bardziej się wypromować. Dźwięki, grafikę trochę zmniejszmy. Ogólnie, tak jak mówię, mam nadzieję, że zaraz nie będzie tak, że no to my PC to usuwamy z rynku, nie? Bo wtedy no moja gra pójdzie się kochać, no tak to powiem. Błędy naprawiamy, naprawmy wszystkie błędy, sprawdźmy, czy jeszcze nie ma jakichś błędów na 100%. Jakiś design, jeszcze technologie wchodzą, okej. Zakończmy grę, zobaczymy opowieści zadania, no okej, coś tam wyskoczyło tutaj. Zaraz wyjdzie nam recenzja gry. Oczywiście stwórz raport o grze. Póki pamiętam, ukazały się pierwsze recenzje. Pod dziesiątką siedzi. Bingo. Po prostu, tak jak mówiłem, jest pewien moment w tej grze, że coś takiego się dzieje. Najlepsza gra, silnik świetna, dokładnie tak. I teraz po prostu pieniędzy będziemy mieli wielkie. Jak widzicie, pożyczamy. Zgódź się na pożyczkę. I naprawdę to jest kolos teraz. Jesteśmy pierwsi na tym. Jesteśmy pierwsi na rynku, tak? Po prostu, no teraz będą same takie, no dzięki temu, dzięki wow, świetny, jesteś świetny, świetna firma, świetne gry, świetny wszystko robi, tak? Więc no po prostu dostaniemy już pierwszy milionik, dokładnie o to chodziło. Tak, chcemy się przenieść od razu. Jak widzicie, to jest nasze nowe biuro.
I zaraz musimy przejść szkolenie pracownicze. Ostatnia gry, no po prostu świetnie, teraz po prostu cały świat się zachwyca tą grą. I teraz tak, szkolenie, musimy zarządzanie personelem ogarnąć, żebyśmy mogli mieć jakichś pracowników. Nie wiem, czy po tym biurze jest coś więcej. Na pewno wiem, że to jest na razie maksymalne biuro, do którego doszedłem. Z twojego konta, dobra, potrącono mi pieniądze za pożyczkę. Okej, spoko. I teraz tak, możemy zatrudnić kogoś. Teraz tak, im większy budżet, tym liczne grono kandydatów i większa różnorodność testów, tak. Okej, chciałbym wiedzieć, jak bardzo mogę patrzeć na to. Dobra, zróbmy tak, że damy 200 tysięcy na złożone algorytmy. Czyli prawdopodobnie to będzie pod technologię. Zatrudnimy sobie dwóch pracowników. Dwóch pracowników sobie zatrudnimy. Okej. Została wycofana. Nie zapomnij, że będzie pan. Okej, mamy tu pod technologię ich strasznie zrobionych. I chyba zrobimy. Myślę nad tym albo nad tym. 23, 22, dobra, Pauli, gratulujemy, pierwszy zawodnik. Okej, tak, spoko. Teraz możemy nowe gry robić. I teraz demo gry. Również 200 tysięcy damy na to. Tu oczywiście zrobimy szkolenie, wdrażanie pracowników. Badanie, w międzyczasie ty musisz przeprowadzić jakieś badania, jak wyścigi na przykład. O, zróbmy wyścigi, będziemy robili symulacyjne wyścigów, to też będzie całkiem niezłe. Aha, dobra, boże, to jest tak, jesteście pół na pół. Kurde, czy ja chcę takich pół na pół, ja myślałem o designie bardziej. Dobra, ty masz najlepszy, to ciebie zatrudnimy i ciebie oczywiście też na szkolenie wysyłamy. Będziemy z dwoma pracownikami, zaraz zaczniemy tworzenie nowej gry oczywiście. Badania, czy możemy szybko coś zbadać, średnie gry możemy zbadać, więc zbadajmy średnią grę, zaraz wam pokażę mniej więcej o co chodzi, albo nie, średnimi grami zajmiemy się w kolejnym odcinku, a teraz jeszcze potworzymy po prostu kilka małych tytułów. Tak, dokładnie, mamy kolejne zlecenia. Mamy średnie zlecenia odblokowane, więc całkiem nieźle. Dobra, tu jest ich energia, naszych pracowników. Prawdopodobnie, bo tego jakoś nie wyczytałem. Dobra, cześć, od jakiegoś czasu śledzę wasz rozwój i wygląda na to, że po tym jak ostatnio powiększyliście firmę, rozpoczęliście produkcję bardziej złożonych gier. Duże gry powinny docierać do sporej liczby graczy i wy tym właśnie może wam pomóc wydawca. Wydawca może wprowadzić waszą grę do sklepów na całym świecie, pomoże również sfinansować produkcję gry, ale w zamian zatrzyma większość dochodów ze sprzedaży. Zazwyczaj jest to opłacalne, ponieważ dzięki wydawcy sprzedajesz więcej egzemplarzy. Mogę cię skontaktować z kilkoma, okej. Okej, i tak, teraz tak, znajdź wydawcę. Publikowanie przy pomocy, by twoje gry trafiły, by co pozwala ci, kiedy liczba twoich fanów osiągnie odpowiedni poziom, będziesz w stanie publikować większe gry bez pomocy wydawców. Mieć przynajmniej 100 tysięcy, musisz podpisać kontrakt z wydawcą, by ten mógł publikować twoje gry. Tak, oczywiście moje czytanie jest. Jeśli wyprodukowana gra nie osiągnie, oczywiście dostajemy karę. Nie wiem, co to jest ten tantient, niestety. Ale zobaczmy, tak. Życie, dowolny gatunek. Okej. Stwórzmy to. Ponieważ zrobimy to pod symulację, pod najnowszym silnikiem i to będzie slam. Nie wiem, nie wiem jakie gry są jeszcze takie życiowe, nie? Więc slumsy, zrobimy slumsy. Pod test. Nie pamiętam jakie test miało ten. Dobra, zróbmy dla wszystkich. Tak, zróbmy dla wszystkich najnowszą grafikę. I zaraz wam pokażę, o co chodzi w tych pracownikach. Tworzenie większych gier jest trudniejszym zadaniem. Jedna osoba nie może być odpowiedzialna za każdy aspekt procesu deweloperskiego. Aby stworzyć dobrą grę i odpowiednio wykorzystać swój zespół, będziesz musiał
przydzielić pracownikom konkretnie obowiązki. Wybaczcie, ale nagrywam któryś film, odcinek z rzędu i mi się plącze język. Nie będę wam tego czytał. Po prostu... wiecie, wy musicie to sami poczytać, tak? Teraz tak. Silnik, rozgrywka i hadesiaka na razie nie będziemy przeciążali. Jak widzimy, zaczyna się nasza praca nad tym wszystkim. Później będziemy mieli o wiele lepszych pracowników. Oczywiście możemy tych szkolić, żeby byli lepsi. I to jest wskazane w sumie. Dobra, teraz tak, dialogi. Projektowanie poziomów. Wyślemy cię tak, ciebie tak i ciebie tak. Jeden pracownik, jak widzicie, już jest trochę przeciążony, bo ma 104%, więc go musimy... Paulina to jest chyba. Będziemy musieli ją odciążyć na pewno z tych obowiązków. Projektowanie świata, okej. Dźwięk. Dźwięk jest bardzo ważny, design damy tobie, no i również ty tak możesz. No grafiki nie mogę aż tak zmniejszyć, sorry. Myślę, że tak, że tak możemy dać na spokojnie, będzie dobrą opcją. Dzisiaj zadebiutuje konsola Super Test. Okej, spokojnie, my się nie przyjmujemy. Musimy co najmniej piąteczki złapać za to, więc to nie jest wielki problem. I musimy jak najwięcej właśnie używać tych deweloperów, powiedzmy, żeby było o wiele, wiele łatwiej. Dobra, z wami nic nie mogę zrobić. Wy jeszcze popracujcie sekundę, jeszcze chwilę popracujcie nad tym, żeby ta gra na pewno była dobra i nie była gównem, tak? Musimy jakoś jak najlepsze oceny dostać. Chociaż i tak się sprzeda całkiem nieźle. Zdobyte doświadczenie mamy. Oczywiście nasi pracownicy jak awansują, to po prostu są drożsi. Mamy otwarty świat, więc całkiem spoko. Dobra, pierwsze recenzje. Ósemeczka, okej. Dobra, mieliśmy mieć co najmniej piąteczkę. Mamy, tutaj jest szósteczka. Ale to, tym się nie przejmujemy. No, jak widzicie, coraz mniej nam dają. Ale tu będzie już siódemeczka. Tak, siódemeczka jest prawilna. Dobra, stwórz raport o grze. A tobie, tobie. Okej, tutaj mamy informacje o szkoleniach, ale szkolenia na razie nie chcemy. Badanie. Zobaczmy nowe. Wojna. Zróbmy badanie o wojnie i badania tutaj będą nad otwartym światem. Zaraz będzie trzeba zrobić nowy silnik. Po prostu to, co tu się sprzedaje. Coś pięknego, tak? Gra spełniła nasze oczekiwania. Nie możemy się doczekać dalszej współpracy. Okej, ja również. Ponieważ dajecie mi coś zarobić. No, oczywiście nie jest to dużo, jak widać, ponieważ no, bym pewnie zarobił więcej, jakbym sam wydał grę. Chociaż nie wiadomo. Dobra, ważny czynnik, dobre. No okej. Mi się to podoba. Więc okej, ludziska. O, patrz, cześć szefie, mam doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa. Tak, również mamy coś takiego. Zwiększmy bezpieczeństwo. Nie wiem, czy się coś tu zmieniło, czy nie. Ale okej, ludziska, w tym odcinku to byłoby na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, komentarz i do następnego. Trzymajcie się, no i cześć.